Drewniane deski dwuwarstwowe w ostatnich latach cieszą się dużą popularnością. Ich wielką zaletą jest odporność na zmienne warunki temperatury i wilgotności. Dzięki swojej konstrukcji dedykowane są na ogrzewanie podłogowe. Żeby zobaczyć, jak przebiega ich produkcja, odwiedziliśmy Finish Parkiet z Nowego Miasta Lubawskiego. Jest to rodzinna firma z ponad 35-letnią tradycją. Zajmujemy się produkcją desek podłogowych, parkietów gotowych, desek dwuwarstwowych. Produkujemy głównie z dębu, z jesionu oraz z drewna egzotycznego w postaci orzecha amerykańskiego, dosie, merbału. Do produkcji desek warstwowych używane jest głównie drewno pierwszej klasy. Surowiec, który przyjeżdża z tartaku, ma wilgotność około 40%, dlatego najpierw sezonuje. Przechowywanie na powietrzu przyczynia się do wyrównania wilgotności w całej partii. Po sezonowaniu surowiec jest brakowany. Każda deska jest strugana, dzięki czemu można sprawdzić, czy nie występują m.in. pleśń, przebarwienia, nadmiar sęków czy ponadwymiarowa biel. Dalej drewno trafia do suszarni, gdzie przy odpowiednich warunkach jego wilgotność spada do 6-8%. Suszeniu poddawane jest także drewno, z którego produkowane są podkłady. Jest to głównie dąb oraz jesion. Następnie surowiec trafia do działu produkcji. W pierwszej kolejności deska cięta jest na lamele, które będą stanowić wierzchnią część podłogi dwuwarstwowej. W standardowym produkcie mają one grubość około 6 mm. Lecz produkowane są także podłogi o warstwie wierzchniej 4,3 mm. Po tym procesie pracownik dokonuje wstępnej klasyfikacji. Lamele odznaczające się najlepszymi walorami wizualnymi trafiają do klasy Exclusive. Te z delikatnymi sękami czy niewielkimi różnicami kolorystycznymi trafiają do klasy Natura. Dalej wyrównywane są krawędzie desek. A w kolejnej maszynie uzyskiwana jest gładka i równa powierzchnia. Niektóre modele podłóg poddawane są dodatkowo obróbce termicznej, która eliminuje cukry, a w efekcie zmienia właściwości drewna. Możemy je użyć jako drewno doskonałe dla alergików. Nie trzyma się tego drewna grzyb, nie trzyma się roztocza z tej racji, że nie mają się czym żyć. W tym czasie przygotowywane są także podkłady. Drewno docinane jest na długość. Następnie strugane jest z dwóch stron i rozcinane na deszczułki. Dalej jest sortowane. Na koniec deszczułki łączone są za pomocą żyłki. Pomiędzy nimi powstają niewielkie 1-3 mm odstępy. Takie rozwiązanie pozwala na swobodną wentylację podłogi i szybsze dotarcie ciepła z ogrzewania podłogowego do warstwy wierzchniej. Ponadto podkład stanowi część rozprężną dla warstwy użytkowej. Kolejny etap polega na sklejeniu dwóch warstw, wierzchniej oraz podkładowej. Połączone warstwy są następnie prasowane, żeby klej mógł związać je na trwałe. Deski dwuwarstwowe odkładane są do sezonowania, a po 2-3 dniach ich powierzchnia jest szlifowana. Kolejny etap odbywa się na linii do obróbki. Tutaj powstaje system łączenia typu pióro w pust, umożliwiający łatwy montaż podłogi. Pracownicy sprawdzają, czy deski będą się ze sobą dokładnie łączyć. Czas jeszcze na szczotkowanie. W maszynie usuwane są miękkie warstwy na powierzchni deski. W ten sposób podkreślane jest naturalne usłojenie drewna. Czas na końcowy etap. Podłogi mogą być olejowane lub lakierowane. Dodatkową opcją jest możliwość wykonania dowolnego wzoru w około 13 milionach kolorów. Rysunek, zdjęcie bądź logo jest nanoszone techniką maszynową. Może być na powierzchni 1 metra bądź też 100 metrów. Nie ma tu żadnych ograniczeń. To zależy już od Państwa wizji i pomysłu. Na linii do lakierowania najpierw aplikowana jest warstwa, która z jednej strony stanowi podkład dla lakieru, z drugiej zabezpiecza surowe drewno przed wodą i pleśniami. Dalej nakładanych jest 5 warstw pośrednich lakieru. Każda z nich utwardzana jest promieniami UV.
Po tym etapie odbywa się matowanie i nakładane są dwie warstwy zewnętrzne lakieru, które nadają podłodze połysk. Gotowe deski pakowane są do kartonów, a następnie transportowane do ponad 300 punktów dystrybucyjnych w całym kraju. Finish Parkiet to najstarszy producent w Polsce podłóg dwuwarstwowych o grubości 14 mm. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.